Dzieło matki Zofii Czeskiej prowadzą nieprzerwanie jej duchowe córki, siostry prezentki. W ciągu lat ulegało ono licznym przeobrażeniom, zawsze jednak pozostało wierne charyzmatowi założycielki. W 1660 roku biskup Andrzej Trzebicki po raz kolejny zaaprobował ustawy zgromadzenia. Królowe Polski otaczały je swoją opieką, a w 1662 roku wziął je w królewską protekcję Jan Kazimierz. W wyniku działań wojennych i użytkowania bardzo zniszczony był dom przy ulicy Szpitalnej, dlatego biskupi krakowscy za zgodą króla Augusta II Mocnego wybudowali siostrom nowy klasztor przy ulicy Świętego Jana. W 1729 roku biskup Konstantyn Szaniawski prawnie erygował nowy dom zgromadzenia i przekazał siostrom prezentkom kościół świętego Jana, w którym znajdował się łaskami słynący obraz Matki Bożej od wykupu niewolników. W 1794 roku wieczorem w dniu wybuchu powstania przed tym cudownym wizerunkiem modlił się Tadeusz Kościuszko, prowadzone tam przez matkę Magdalenę Praster. W 1801 roku dzieło zostało przekształcone w Szkołę Główną Żeńską. Była to placówka prowadzona na bardzo wysokim poziomie. Jedną z jej późniejszych absolwentek była Helena Modrzejewska. Wybitną postacią w historii zgromadzenia była matka Alojza Kłopotowska, która pełniła posługę przełożonej w trudnych dla Polski czasach. Od 1826 roku w Szkole Sióstr Prezentek można było uzyskać patent na nauczycielkę. Od 1927 roku funkcjonowało seminarium nauczycielskie, a wkrótce potem powstało gimnazjum i liceum ogólnokształcące, które przetrwało II wojnę światową, prowadząc tajne nauczanie i nie zostało zlikwidowane nawet w czasach komunistycznych. W 1965 roku cudowny obraz Matki Bożej od wykupu niewolników został koronowany przez kardynała Karola Wojtyła koronami papieskimi. W trakcie tej uroczystości matka Magdalena Skalska ślubowała w imieniu swoim i zgromadzenia dołożyć wszelkich starań, aby Matka Najświętsza była znana, czczona i kochana. W ciągu lat zmieniała się liczba domów zgromadzenia oraz prace prowadzone przez poszczególne wspólnoty, zawsze jednak było ono wierne zasadniczemu zadaniu – nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.